Dzień dobry, ja nazywam się Julia Ratajewska i dzisiaj do rozmowy zaprosiłam Martę Stężycką, starszą specjalistkę dotacji unijnych w Sense Consulting. Dzień dobry. W ostatnim czasie mamy od Państwa wiele zapytań dotyczących wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim. Dlatego też celem naszej dzisiejszej rozmowy jest rozwianie Państwa wątpliwości w zakresie aplikowania o środki. Chodzi oczywiście o konkurs 1.5D, wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Marto, może zacznijmy od początku. Jakie podmioty mogą ubiegać się o to dofinansowanie? Posiadający status mikro, małego oraz średniego przedsiębiorcy, który na dzień składania wniosku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiadają zaległości w opłaceniu składek ZUS oraz podatków. Drugim bardzo ważnym elementem jest posiadanie minimum 30% spadku przychodów z obrotów za rok 2019 w stosunku do roku 2020. Dziękuję. A powiedz nam proszę, na co tak naprawdę możemy przeznaczyć środki w tym projekcie? Na zakup środków trwałych, ruchomych środków trwałych. Przykłady to urządzenia, przedmioty, maszyny, środki transportu. Wyjątek stanowią grunty, nieruchomości oraz inwentarz żywy. A czy jest jakiś okres czasu, kiedy powinniśmy posiadać w swoich zasobach zakupione już przez nas środki trwałe? Tak. Okres realizacji projektu plus 3 lata. I teraz chyba takie jedno z ważniejszych pytań. O jaką kwotę tak naprawdę możemy wnioskować? Czyli jaki jest ten maksymalny budżet projektu? Każdy wnioskodawca może zaplanować budżet projektu do 400 tysięcy złotych. Przy dofinansowaniu 80% maksymalna kwota, jaką uzyskamy z Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, to 320 tysięcy. A powiedz nam proszę, do kiedy tak naprawdę możemy realizować nasz projekt, czyli kiedy te działania powinny się zakończyć? Dokumentacja konkursowa rekomenduje, aby ostateczny dzień zakończenia realizacji projektu był do 30 czerwca 2023 roku. Jasne, dziękuję. A powiedz nam, co w sytuacji, jeśli wnioskodawca poniósł już jakieś wydatki i chciałby je wpisać w swój budżet projektu, to czy jest taka szansa? Niestety, dotacje unijne wymagają od nas, aby wszelkie koszty, które znajdują się w budżecie projektu, poniesione były najwcześniej dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Wszystkie inne, które ponieśliśmy wcześniej, będą niestety kosztem niekwalifikowanym. Zastanawiam się, czy powinniśmy mieć jakieś zaplecze finansowe na początek, czyli czy potrzebujemy jakichś pieniędzy, żeby w ogóle ten projekt uruchomić. Jest na to jakieś rozwiązanie, masz jakieś wskazówki? Oczywiście. Dokumentacja konkursowa dopuszcza wnioskowanie o zaliczkę. Jest to taka forma wsparcia dla przedsiębiorców, która pozwala w jednorazowej transzy otrzymać do 40% wartości dofinansowania. Łącznie wszystkie zaliczki nie mogą przekroczyć 90% wartości otrzymanych środków w ramach projektu. O, to akurat dobra wiadomość dla wszystkich wnioskujących. A powiedz nam proszę, czy jakieś projekty będą premiowane? Czyli czy są jakieś kryteria, które dobrze, żebyśmy spełnili, aby nasz wniosek był mocny i silny? Warto zadbać o projekty, które uwzględniały będą jedną z dwóch opcji albo dwie jednocześnie. Jest to wdrożenie do oferty nowego produktu albo nowej usługi, rozszerzając zakres naszej oferty oraz zmianę działalności względem PKD, które obecnie posiadamy, czyli zmianę wszystkich działań, które realizujemy, a w ramach projektu będziemy świadczyć inne usługi albo produkować inne produkty. Czy dobrze rozumiem, że rozszerzenie bieżących działań także będzie wpisywało się w te projekty premiowane? Tak, jeżeli zadbamy o to, aby w ofercie po zrealizowanym projekcie znalazły się nowe produkty i nowe usługi, o których mówiłam wcześniej. Rozumiem. Chyba jest jeszcze takie jedno pytanie, które mnie i naszych klientów gdzieś tam zastanawia, to czy powinniśmy zatrudnić pracownika w ramach tego projektu? Myślę, że na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo to Państwo decydują, czy chcieliby zatrudnić pracownika, czy nie. Jednak warto pamiętać o tym, że nie będzie to koszt kwalifikowany w projekcie. Oczywiście można założyć takie działanie, jednak nie będziemy mogli dostać na nie dofinansowania. Rozumiem, czyli nie ma takiego wymogu w dokumentacji, tak? Tak.
No to chyba to już wszystko z mojej strony. Chyba, że chciałabyś nam jeszcze tutaj zdradzić jakieś triki albo to, na co powinniśmy zwrócić uwagę, przygotowując się w ogóle do wnioskowania o te środki. Myślę, że warto by było jeszcze zadbać o jeden bardzo ważny element, ekologiczny efekt projektu. Każdy wnioskodawca, który będzie projektował swój budżet, warto, aby uwzględnił w nim efekt ekologiczny. Nie musi on być bezpośrednio powiązany z zakupami, które planujemy w budżecie projektu, ale musi się to łączyć, czyli musi nam stworzyć ciąg przyczynowo-skutkowy. Czyli na przykład, jeśli wnioskodawca obecnie prowadzi działalność gastronomiczną, chciałby ją rozszerzyć o zakup hulajnóg elektrycznych, kładów czy innych urządzeń, które wypożyczy swoim gościom, to warto by było, aby zamontował na przykład panele fotowoltaiczne, które zasilą obiekt w energię elektryczną, a jednocześnie także wzmocnią efekt ekologiczny projektu w postaci możliwości ładowania takich hulajnóg prądem wygenerowanym właśnie z takich paneli. O, to cenna informacja. Teraz w ogóle bycie eko jest w modzie, więc może można to jakoś fajnie powiązać. Marta, ja dziękuję Ci dzisiaj za naszą rozmowę. Myślę, że rozwiałyśmy też wątpliwości Państwa co do aplikowania o środki. Jeśli jest jakaś potrzeba po Państwa stronie w zakresie pisania, opracowywania czy w ogóle doradzania tutaj w tym konkursie, to oczywiście zapraszamy Państwa do kontaktu, czy to przez adres mailowy, czy bezpośrednio kontakt telefoniczny. Mogą nas Państwo również odwiedzić na naszej stronie internetowej www.senseconsulting.pl. Dziękuję, Marta. Dziękuję serdecznie i zapraszamy do kontaktu. Do widzenia. Widzenia.